Tak, właśnie kupiłem ten telefon. Uwaga, 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 Uwaga. No, uderzenie jakieś. Ale nie jest oryginalnie zapakowany. Miał być oryginalnie zafoliowany, a nie jest. Tak. To wygląda tak jak w tamtym. Teraz sobie zobaczymy sam telefon. Wygląda jak tamten. Teraz go sobie wyciągniemy. Na razie sobie popatrzę jeszcze tutaj. Co to jest? Aha, jest podobnie tak jak tam. Jest ten szpikulec. Ta igła. Dobra. Tak. Co? Etui jest wyciągnięte. To etui. To etui było tutaj w środku. To etui pierwotnie było w środku. Zaraz zobaczę. Zestaw słuchawkowy, adapter. Co tu jeszcze jest? Tak. Tak, tak. Tak. Tu już nic więcej nie ma. Aha. To etui było w środku. To etui w tamtym było tutaj w środku. TE553, chyba tak to było, muszę na filmie to sprawdzić, ale chyba to tak było. No w każdym razie, dobra, zobaczymy sobie teraz ten telefon. Ach, nie wiem czy dobrze zrobiłem, kupiłem. Oj, dobra, zobaczymy teraz tak. Tamten telefon, który kupiłem w X-comie, spadł mi za, tak dosyć mocno uderzył w taki plastikowy na panele, na ten boczny od paneli. Spadł i nic się z nim nie stało. Nic się z nim nie stało. Dobra, co my tu mamy? Czy on jest, nie jest uszkodzony? Już sobie patrzę. No wygląda na to, że nie. Jest niemal identyczny jak tamten, lub identyczny, lub to jest to samo, trudno powiedzieć. Dwa aparaty, tak, czerń, czarna czerń. Ekran jest w stanie dobrym, to jest Gorilla Glass 5. Fajne, fajne, fajne. I to szkło jest bardzo odporne, bo tak jak mówiłem, tamten pierwszy telefon mi spadł i nic się z nim kompletnie nie stało, upadł mi. Ale no tak trudno powiedzieć, czy ciężko, czy mocno, może tak średnio. Ale działa, wszystko funkcjonuje, nic się nie stało. Dobra, tutaj jest tak. Okej. I tamto etui było przeźroczyste, z tego co pamiętam.
Tak, ono było przeźroczyste i było w tym opakowaniu, jak było widać. Tak, jak było widać. Wolałbym kupić ten telefon w firmie X.com, tak jak był wcześniej kupiony. Tutaj to nie wiem, czy to jest oryginalne. No, teoretycznie jest to Asus. Jeszcze wyślę zapytanie do Asusa. Wyślę jeszcze zapytanie do Asusa, czy to jest oryginalny produkt. Czy to jest oryginalny produkt? Tak. Zaraz sobie zobaczę jeszcze tutaj. To takie dziwne jest. Numer seryjny. No jest po chińsku. Musiałbym... Tam było ewidentnie, tutaj było pisane jako Asus. Wyślę sobie to do Asusa i zobaczę. Dobra. No, uruchamia się. No jest to AMOLED. Widać, że to jest AMOLED. OLED. Tak, Asus. Jeśli nie jest oryginalny, no to dlaczego nazywa się Asus? Kupując Asusa, spodziewam się jakości Asusa, a nie jakiejś pana Ping Yanga. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że tak nie jest. Zobaczymy teraz. Dobra, to jest pierwsze uruchomienie. Witamy. Ok, dalej. Tak. Polski. Polski. I Wi-Fi. Sieć komórkowa i Wi-Fi. Wyłączanie. Połączenie Wi-Fi. Dobra. Aha. Dalej. To od razu sobie wyłączymy. Dalej. Firma Asus. O. Firma Asus potrzebuje twojej pomocy. Sprawdzimy, czy to firma Asus potrzebuje mojej pomocy, ale być może, że jest to Asus. Firma Asus potrzebuje twojej pomocy. Ciekawe, czy firma Asus potrzebuje mojej pomocy. Napiszemy do firmy Asus. Ja napiszę do firmy Asus i zobaczymy, czy to jest to. Dalej, firma Asus serdecznie dziękuję. No, zobaczymy. Zgadzam się, tak. Okej, super. To na razie tyle, jeśli chodzi o ten telefon. Skoro mam teraz drugi ten telefon, to już będę mógł go przetestować tak solidnie. I skoro to już jest mój telefon, to będę mógł go tak w miarę solidnie przetestować. Jeszcze tylko się upewnię. Tak, dobra. Porównam sobie na filmach. Okej, dobra. Teraz podłączę go do ładowania i zobaczymy, jak szybko się naładuje. No, według tych folii wszystkich to jest oryginalne. Niby. Tak, kabelek USB 3.0. No, ale ma też gniazdo słuchawkowe. Okej, dobra, to na razie tyle. Niby od razu tutaj włożę w to etui może. Tak. Ale jeszcze, czy kartę SIM będę? No dobra, na razie go włożę, zobaczę jak to będzie. Dobra, wyłączę go na chwilę. Jak on tutaj się spasuje. No działa, myślę, że nie będzie problemu. To etui jest... O proszę, jak fajnie wygląda. O proszę. No proszę. No proszę. No super. A, dobra. No fajny jest. W porównaniu do mojego Kubota to jest ten świetny, świetny. No kapitalny. Tak to wygląda po założeniu do etui. Wszystko wydaje się pasować. Te diody... Uważam, że to jest trochę za nisko. To tutaj jest trochę za nisko, tak na krawędzi tych diod.
No ale z drugiej strony lepiej, żeby on leżał na tym, niż spierał się na tym aparacie i tak dalej. Dobra, zaraz go sobie przetestuję. Tak go będę musiał wyciągnąć, gdy będę przekładał karty SIM. Ale na razie może być. Na razie może być. Ok. Tak, no i tak, tak, tak. Dobra, to na razie tyle z tego etapu. Drugi Asus. Zobaczymy, czy BS3 to są takie same. Ok. Jeszcze jest kwestia gwarancji, ponieważ na tego Asusa nie ma tutaj gwarancji ani w Polsce, ani w Europie. Wobec tego jedynym gwarantem jest tutaj ten sklep Profian Trade, ale myślę, że jest to na tyle poważny sprzedawca, ma bardzo dużo pozytywnych opinii i tam z tego co widzę to wymieniał nawet całe telefony, jeśli było z nimi coś nie tak, więc liczę na to, że to jest moja jedyna obawa, ale liczę na to, że jednak tutaj ta firma nie zniknie z rynku i nadal i będzie się rozwijać. Dlatego też ją reklamuję. Nie dlatego, że kupiłem ten telefon, ale dlatego, że jest to taka moja promocja takich zwykłych, małych sklepów, które chcą również zaistnieć i mieć swój jakiś tam mały udział w rynku. I jest to fajne, jest to fajne. Dlatego robię to całkowicie za free, bezpłatnie. Mam nadzieję, że wszystko w dłuższym okresie będzie dobrze, w dłuższym okresie użytkowania. Jeśli nie, to odeślę go. Jestem pewny, że on tutaj utrzymuje kontakt. Te telefony podlegają naprawom gwarancyjnym tam, kąd zostały sprowadzone. I tym właśnie powinna się zająć firma Profiant Trade. I mam nadzieję, że w razie gdyby coś się stało, to tak też się stanie. To tak też będzie i wszystko będzie załatwione tak, jak być powinno.
teraz sobie zobaczymy, jak działa internet. Ja wpiszę tutaj po prostu stronę YouTube. Tutaj nic nie jest włączone, ani transmisja danych, ani Wi-Fi, czyli Wi-Fi. Wpiszemy sobie teraz stronę YouTube i włączymy. Zobaczymy, jak szybko się połączy właśnie z siecią Wi-Fi. Z chwilą, kiedy włączę Wi-Fi i telefon połączy się, smartfon połączy się z routerem tutaj. Zaraz sobie to sprawdzimy. Tu przy okazji właśnie znowu chciałem zwrócić uwagę na tą świetną klawiaturę. Porównanie tej klawiatury standardowej, gdzie na cyfry trzeba przełączyć. Natomiast tutaj w Asusie te EMUI Asusa, ten cały interfejs, który stworzyli na bazie Androida, jest po prostu świetny, ponieważ cyfry są u góry, rząd cyfr jest u góry, a tutaj na dole jest cały alfabet, dzięki któremu wraz z tymi podpowiedziami, które się pokazują tu na tym pasku, jest to po prostu świetne, po prostu świetne. Dobra, teraz sobie to wpiszemy. Yep, ok. I teraz... Nie, tak. Dobra, tak. No, o, dobrze, teraz tu mamy YouTube i tu mamy YouTube. Łączymy się. Tak, ok. I jak widać, tu też się połączymy. Tak. Transmisja danych i tak dalej. Nic nie jest włączone, w związku z tym nie jesteśmy w stanie połączyć się teraz z główną stroną YouTube. I teraz włączymy sobie właśnie Wi-Fi. I zobaczymy, jak to szybko zadziała. Tak, nie wiem, gdzie najpierw. Tu. Tu. I tu. Zobaczymy teraz. W przypadku tego łączenie się z Wi-Fi trwało nawet i kilka minut. 3-4 minuty trzeba było odczekać, aż się... Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, tutaj też. Tutaj też się połączyło. No ale Asus łączył się szybciej. Czasami, kiedy sieć była zajęta, to ten smartfon potrafił się łączyć kilka minut. Kilka minut do 5 minut nawet, zanim połączył się z routerem. Natomiast w YouTube już tutaj Asus łączy się natychmiast. Natychmiast wszystko działa, wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Jak widać, Asus ma w sobie te standardy na rynek tajwański. Tak jak widać tutaj w Asusie wszystko działa. Ten model jest zrobiony, to jest ten, który kupiłem w Profian Trade, w tym czarnym opakowaniu, i on pomimo tego, że teoretycznie został wyprodukowany na rynek tajwański, to w Europie wszystko działa. To w Europie wszystko działa i wydaje mi się, że oczywiście ten importer Profian Trade z Jeleniej Góry sprawdził, chyba dobrze tutaj miasto podaje, sprawdził sobie to wszystko, a jak się domyśliłem później po sprawdzeniu i kontakcie jeszcze z tym sprzedającym, on musiał go rozpakować po to, żeby po prostu go sprawdzić i poustawiać wszystko po polsku. No i też inna rzecz, że on był o ponad 130, o około 130 zł tańszy od tego drugiego, który ma moja mama, tego ze sklepu X.com. Był tańszy, ale powiem szczerze, mimo wszystko szukałem go w sklepie X.com i gdybym kupował tanie smartfony dla dzieci, to oczywiście sprawdziłbym sobie ofertę tego sprzedawcy Profian Trade, gdyż tutaj okazało się, że wszystko jest zgodne z opisem, wszystko jest takie, jak powinno być. Takie, jak powinno być. I to tyle. Ja tak ogólnie już podsumowując, jeśli chodzi o ten telefon, mogę go podsumować, bo go używam już dosyć długo. Tego tylko doładowuję co jakiś czas, jeśli chodzi o baterię. Natomiast tego używam bardzo długo. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jakość zdjęć i jakość połączenia wideo rozmowy jest taka sama na jednym i na drugim telefonie, co dobitnie wskazuje na to, że jest to produkt oryginalny i taki, jak powinien być. Bardzo jestem z niego zadowolony, bardzo. Korzystam częściej ze smartfona teraz, mając go, niż
wcześniej, kiedy używałem tego Kubota. Teraz korzystam ze smartfona znacznie częściej. A plusem, jeszcze dodam jako ciekawostkę, że plusem tego smartfona jest to, że znacznie częściej z niego korzystam. Znacznie częściej go używam. Bardzo komfortowo się z niego korzysta. Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, to AMOLED jest wręcz idealny. Jest wręcz idealny. To potwierdziła moja mama. Ona jest po operacji jednego oka. Tutaj o wiele lepiej się korzysta. Po pierwsze jest troszkę większy. Po drugie wszystko jest ostrzejsze, wyraźniejsze i tak dalej. I ładniejsze. No pięknie to wygląda i o wiele częściej teraz z niego korzysta niż wcześniej ze swojego telefonu. Ja także teraz z tego telefonu korzystam wcześniej, ponieważ jest to bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Ten AMOLED jednak jest bardzo dobrą alternatywą dla osób, które mogą mieć problemy ze wzrokiem i też dla zwykłych osób, ponieważ oglądanie na nim filmu czy jakiejś treści takich wizualnych jest po prostu bardzo, bardzo przyjemne. Także podsumowując, jestem bardzo z niego zadowolony, bardzo z niego zadowolony. Wszystko działa tak jak należy, tak jak powinno i ufam, że w dłuższej perspektywie mogę czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o ochronę serwisową. Gdyby coś było nie tak, to od razu dam znać, ale raczej wątpię, ponieważ po komentarzach już i opiniach o tym sklepie, tych pozytywnych, jak i negatywnych, wywnioskowałem, że jest to sprzedawca, który stara się wywiązywać ze swoich zobowiązań, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, o to w tym wszystkim chodzi. Tymczasem pozdrawiam, na razie, trzymajcie się, cześć i zapraszam do innych filmów.